Hej, 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 zapraszam do obejrzenia skrótu meczu finału Draft Camp Juniorów, czyli pojedynku Boston vs. Chicago. Drużyn, którym udało się dostać do finału, mimo że byli rozstawieni w tabeli na trzecim oraz czwartym miejscu. Boston pewnie weszli w mecz i pierwsze punkty zdobył Łukasz Anusewicz, rzucając tę oto trójkę. Papuccino! Łukasz Anusewicz był zresztą nieoficjalnie MVP tych playoffów, bo zdobywał w nich średnio po 14 punktów w meczu. Trafił też 4 z 6 trójek. Boston wygrywają już 9-2 i Łukasz popisuje się efektownym pivotem, piłka wpada do kosza, a ten rzut osobisty zapewnił najwyższe prowadzenie Bostonu w całym spotkaniu. Pod koniec pierwszej kwarty Chicago udało się zdobyć jeszcze cenne 4 punkty. Michał Lenard zauważył Miłosza Bełdyckiego, który trafia spod kosza. Jesteśmy już w drugiej kwarcie i Julian Jachowicz ścina pod kosz rzut z pół dystansu od deski, bang. Następnie Franek Heimer omija swojego obrońcę i wchodzi pod kosz. To był Eurostep, to był James Harden, piłka wpada, ale mamy rzut Mikołaja Susa spod kosza. Kacper Oracz nabiera na fejka obrońcę, po co skaczesz, pół dystans, mamy punkty. Mimo prowadzenia Bostonu, Chicago wciąż walczą, mamy już 20-15 i mamy skuteczną obronę Lenarta, dobry blok. Ale to nie ostatni blok w tej kwarcie. Boston prowadzą już tylko 4 punktami, Chicago rzucają z pół dystansu, Michał Lenard trafia. Mamy już tylko 2 punkty różnicy, ale Antoni Kucisz wchodzi pod kosz bez większych problemów i to trafia. Łukasz Anusewicz zwiększa tą przewagę, w całym meczu zdobył aż 23 punkty, najwięcej spośród wszystkich zawodników na boisku. Po drugiej stronie Michał Lenard rzuca od deski, stylu Vatima Duncana. Michał zdobył w tym meczu 11 punktów, podobnie zresztą jak Miłosz Bełdycki, byli najlepiej punktującymi zawodnikami z Chicago. Anusewicz z Bostonu był jednak bezlitosny, zdobył 23 punkty, najwięcej spośród wszystkich na boisku, trafiał przy tym na blisko 50% skuteczności. Chicago walczą, to jest finał, dlatego przewaga spadła już ponownie tylko do 2 punktów, ale ponownie Franek Heimer popisuje się swoim Eurostepem. Chicago znów zbliżają się na różnicę 2 oczek i uwaga, uwaga, mamy pierwszy remis w tym spotkaniu po 34 i mamy prowadzenie, Chicago prowadzą 36-34. Lenard dobra obrona, ale piłkę otrzymuje znów Anusewicz, catch and shoot, siata płonie, mamy remis. A w kolejnej akcji dobry move, zatrzymanie piłki i rzut z pół dystansu po obrocie 39-37. Łukasz przejął ten mecz, rzut od tablicy, 6 punktów z rzędu. Bełdycki jednak dobrze ustawił się pod koszem i trafia nad mniejszym od siebie Łukaszem. Boston prowadzą 2, ale Anusewicz wykonuje skuteczny Eurostep, mamy 4 punkty przewagi. Tak nie wolno, jeśli zawodnik wejdzie w rytm, trzeba go mocniej przykryć. Niestety za mało czasu, żeby jeszcze odmienić losy tego spotkania. Boston wygrywają Draft Camp Junior 45-39. Widzimy teraz rozdanie nagród, złoty Boston, mistrzowie Draft Camp Junior. Michał Lenard z Chicago otrzymał statuetkę najlepszego obrońcy. Przypominam, że w tym meczu zaliczył 2 bloki, 7 zbiórek, 2 przechwyty oraz 11 punktów. Najlepszym playmakerem został Łukasz Anusewicz z Bostonu, 23 punkty w finałowym meczu. A zawodnikiem, który poczynił największe postępy, został Franek Heimer. 6 punktów, 5 zbiórek, 5 przechwytów oraz 3 asysty w finale. Kolejne statuetki. Najlepiej punktującym zawodnikiem Draft Campu został Stefan Patrzyński. Najlepszym graczem podkoszowym został Miłosz Bełdycki, człowiek przechwyt. W trakcie kampu miał nawet spotkanie z triple-double z 10 przechwytami na koncie. Ale najlepszym oraz najbardziej wartościowym zawodnikiem tego kampu został Stanisław Pels. Gratulacje. Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę, treningi oraz rozwijanie koszykarskiego rzemiosła. Z tej strony Draft Camp. Do następnego razu. Trzymajcie się.